Siemaczyweczki, z tej strony Rafcik 177, jest to kolejny odcinek z Call of Duty, jest to 10 odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy mieć kolejną misję z kampanii brytyjskiej, operacja Superładunek. 3 listopada 1942 roku, 4:30, Egipt, El Alamein. Zachmurzenie częściowe, lekki wiatr, 10 stopni. Wezwano nas do zabezpieczenia dziur w prawie 50-kilometrowym przeciwpancernym polu minowym Komla. Saperzy nazwali je ogrodem diabła. Dobra, cel mi wystarczy. O, się trochę za głośno mam. Musimy się chować za czołgami, żeby jakoś mogliśmy dostać się dalej gdzieś. A nie to. Tam są miny. Teraz skradajmy się. Ale tu mamy czysto. Możemy iść dalej. Do jakiegoś tunelu. Przeładuj. Dobra, chyba na razie 300. Co my tu mamy dalej? Wyjście z tunelu. Dobra. Skąd się, okej, przeładowało. Dobra, coś my tu mamy z garaż. Chalk on table. O nie. Ciągle mam za głośno w tych słuchawkach. Ściszyłem i dalej jest za głośno. Teraz za cicho. Okej, powinno być dobrze. Dobra. Musimy... Nie zdążyłem przeczytać. Musimy podążać doliną z czołgami, żeby nas ochraniali przed ogniem nieprzyjaciela. Smokey, Untouchable i jakiś inny jeszcze czołg. Czołg Crusader, skądś go znam. Wow. Gdzie dalej? Tam? Chyba do okopów. Dobra, kolejny. Ale bombardują na nas. Na razie jeszcze żyjemy. A mnie wystraszył ten... O, i granata wypuścił. Było widać, że jest granat. Dobra, idziemy. Do kolejnego tunelu. Wyeliminuj załogę dział Flak 488, pozostało 5. Czyli musimy zniszczyć załogę 5 dział. Nie wiem, co my tu mamy. A tu nic nie mamy, czyli w nie... Aha, to tam mamy iść. Dobra. Lot wentylacyjny. Byłem tu granat. No pole minowe, pole minowe. Przecież tam nie było nic takiego. Dobra, może jednak było. Chyba nie będzie min. Dobra. Chodźmy dalej. Tu będzie prawdopodobnie jeden. A nie, bo już go zabiję. Dobra. Musimy myśleć was w końcu. Jeszcze raz misja. Wyeliminuj załogi działek. No, czyli musimy zniszczyć załogę działu. Tu chyba granat jakiś był. Dobra, tu mamy chyba iść, tak, tutaj.
Aha, jest znaczek TNT. Szybko M, że minę. Tak w ogóle, jaką mamy drugą broń? Aha, snajperka, okej, może być. Dobra, na razie 300. Muszę przeładować. Chyba doszło do jakiegoś pożaru. Ale to tylko chyba u góry. Chodźmy dalej. Chodź tu. To też jakby wywaliło do góry. Bo tu nie było nic, tylko amunicja. Dobra, 300. Aaaa, przez dziurę tu niż. A nie mam nic w magazynku. Dobra, jest krytycznie. Dobra, przeładuj. A tunel mają. A, że mi się wyznaczyła, to tylko dym. Dobra, chodźmy dalej. Co my tu mamy? Tunel. Dobra. A mamy iść teraz tutaj w dół. Dobra. I mamy kolejny bunkier. Dobra. Aha, to jest tylko takie przejście. A, nasi już tutaj zabezpieczyli mniej więcej teren. Musimy jeszcze... Ojej. A się coś ich ścina. Gra. Starałem się uciec. Dobra, lecimy dalej. Jesteśmy przy naszym poprzednim checkpointcie. Lecimy dalej. Przeładujmy. Tutaj na razie nikogo nie będzie. Na razie tutaj zabezpieczyli mniej więcej teren. W momencie muszę napić. Dobra, płyn uzupełniony. Lecimy dalej. Dobra, on już padł. Ilu tu ich jest? Mało i jeszcze więcej. Chyba już tu mniej więcej jest jakoś 300. Dobra, kolejne działo oczyszczone. Tutaj coś ich mamy. Kolejny tunel. Ale oni mają też kopy. Dobre. Dobra kanalizacja. Takie tunele robią. Ta kanalizacja pewnie jest nie gorsza. Dobra. I kolejne wyjście. I co my tu? Gdzie mamy iść? A, chyba tu. A nie, to jest tylko dziura po... A, za czołg? Okej. I lecimy.
za naszym krusaderem Greta Garbo. Lucky Lucy, idziemy za nim. Nic nie widać, cofam się. O, okej. Totalnie nic nie widać. Dobra, skradniemy się. Przeładujmy sobie broń. Powoli może chodźmy tam do góry. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych min. Przecież na granaty jeszcze nie. Tu są jakieś miny. Chyba nie będzie przejścia. Aha, chyba że mamy iść do tamtego bunkru. Aha, wszyscy tu biegną, więc my też. Tędy tam dalej trzeba iść. Okej. Dobra, kolejny bunkier. Dobra, kolejny bunkier i kolejne szkopy. Idziemy w dół, tam chyba też coś było, jakieś działo. Nawet na minimapie, no, na kompasie pokazuje nam mniej więcej położenie tych działek. Tu raczej nic. Wciąż jest styl za mną. Mamy wyjść? Chodu! Nie mogłem wyjść, to było niesprawiedliwe. Ale poszedłem znowu na kamikadze. Dobra. Wchodzę dalej. Zacząłem od przedniego oczekiwania. Idziemy dalej. Czysto. Idziemy dalej. Przeładujemy sobie broń. Teraz tak. Chyba oczyściłem mniej więcej jakoś tam teren. Czy zostałem normalne czy dymne? A raczej normalne. Tak, normalne, bo mam 4 dymne i 0 odłamkowych. Kompletnie nic nie widać. Dobra. Działo. Załoga unieszkodliwiona. Zostało nam jeszcze jedno ciało. Tu chyba pobieg jeden. Strzelają. Dobra. Myślałem, że będziemy musieli znowu zacząć z początku. Dobra, mamy chyba oczyszczone. Jeszcze nie. Kolejne wejście do bunkra. Myślałem, że to jakiś wróg, a to nasz, tak szczerze. Mają magazynek, ma tylko 20 strzałów, więc to jest pistolet ma niewiele. Thompson. Dobra, mam oczyszczony, chyba mi się teraz wrócić. Ale pewnie tak tam dalej.
Jako tak mógłby być na snajperkę. Dobra, jeden jest założony na drzwi i teraz wybuchnie. Dobra. Zaraz wyjdę pewnie z tego bunkra. Albo ja do niego muszę wejść. Wolałem to pierwsze. Dobra. Na razie. Ale nawalają teraz. Co się dzieje? Ho, ho, ho. Strasznie mi głośno w uszach. Dobra. Tu mamy już oczyszczony bunkier. I tu mamy to pierwsze wejście. Zajmij nieprzyjacielski posterunek łączności. Dobra, czy są jeszcze jakieś... No, pokaż się. Dobra, idziemy normalnie z tym naszym Thompsonem. Dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, Thompson to jest nazwa tego pistoletu, który właśnie trzymam. O, szkopy przyjechały. Chodu. O, jak blisko te granaty eksplodowały. Dobra, padło. Musimy wejść do tego budynku i go zająć. Tutaj? A, jeszcze wyżej. Dobra. Ale nie na dach, tylko ich posterunek. To tutaj. Dobra, znajdź radio w budynku. Tadan, znalazłem. Tyle? No, znalazłem radio, tu było. Dobra. I teraz co? Koniec. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z Call of Duty. Z Akinatora będą się też pojawiali poradniki z Gimpa i z World of Warships się teraz pojawił ostatnio. Dziękuję za obejrzenie. Siema!